Dzień dobry. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zacznę dzisiaj ryzykowną tezą, a mianowicie, że Love, Death and Robots to jest jeden z najlepszych seriali, jakie oglądałem ostatnio. Ryzykowna jest teza, ponieważ mam silne podejrzenie, że boles się ze mną nie zgodzi, ale to dobrze, będę walczył pazurami i kłami o, o, ten, o ja ten serial. Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Yes. A to nie do końca. 100%? To, to dobrze. Uważam po prostu, że dobrych seriali nie oglądasz. Być może tak, ale jestem gotów wymienić listę takich, które też mi się wpisują trochę w ten. No właśnie, ale może na początku powiedzmy sobie, co to jest ten, 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 ten Love Dead and Robots, ponieważ to jest yy, antologia. Tak jest. I to jest antologia ze świata heavy metal. Czy ty pamiętasz? Ty, tak, jakby... bo tam była bardzo atrakcyjna niewiasta w tym świecie heavy metal także. Tam było pełno niewiast, bo, ale ty pamiętasz z komiksów? Z filmu, filmu Heavy Metal 2000 chyba o, był taki. O, widzisz, bo, bo ja pamiętam, z, bo 2000 to jest film, którego nie oglądałem. Ależ tam siedziałem. I... Ale oglądałem ten z 81 roku. Mhm. I tam to też antologia była. Antologia, Boże... Antologia, i też było tak, po tam paręnaście minut, y, krótkie historie były, i tak skupia się to głównie na y, kosmosie, laserach, i mordowaniu, y, cyckach i mieczach. Tak jest, to to prawda. I to jest takie, takie akurat, jeżeli chodzi o heavy metal, to jest niezwykle fajne połączenie. Po pierwsze, muzyki metalowej, bo to też jest częścią tego uniwersum. Po drugie, tego, że mimo, że mamy science fiction, to są nadal miecze i, i zbroje takie jak no właściwie trochę okrojone w ramach tego, co możemy powiedzieć o średniowieczu. Czy ja dobrze pamiętam? Bo... To jest taki Conan w kosmosie. No, no tak, tak, tak. Ale, ale tych historii jest dużo, one nie mają praktycznie ze sobą wspólnego mianownika poza tą dziwnością, takim i, i takim mm. trochę science fiction. Ja nie byłem, przepraszam, nie byłem nigdy miłośnikiem heavy metal. Znałem ten, ten świat z tego filmu. No mm. obejrzałem go OK, dużo moich znajomych jarało się strasznie, no ale to też dlatego, że mając te 12-13 lat ten film może się spodobać przez to, że jest bardzo eksponowana nagość i taki soft porno nawet. Zwłaszcza w 80 roku, gdzie właściwie to był jedyny dostęp do tego soft porno, jakie się przytrafiło. Chyba, że ukradłeś wujkowi kasetę VHS z HVHS z napisem Rambo 3, nie pożyczę. Więc heavy metalu również spotkałem w grze, z, z, to się nazywało Fak do kwadratu Aha. i to była taka średnia gra i w ogóle mnie to nie, nie ruszało, ale y, wracajmy do naszego serialu, ponieważ tak taki wzi. człowiek jak Tim Miller, czyli reżyser Deadpoola oraz David Fincher, czyli reżyser wszystkich dobrych filmów, mm, ileś, ileś już lat temu wpadli na taki pomysł, że mm, bardzo chcieliby wznowić ten heavy metal i chodzili od wytwórni do wytwórni, odbijając się. Nawet był, nawet od, od, cały czas były plotki, że oni zaraz będą robić kinowy film heavy metal, a skończyło się na tym, że Netflix ich jakby wyłożył pieniądze i oni mogli zrobić sobie taką adaptację tych komiksów, chociaż chyba jeden albo dwa, dwa opowiadania jakby są mhm. oryginalne. Tutaj. Tam, to jest w ogóle też ciekawe, że hmm? jakby sama antologia też charakteryzuje się tym, że tam są różni twórcy i to różne studia robiły, robiły ten, ten, ten projekt. Ale to tak trochę trafiło do nas z zaskoczenia, bo to jest projekt, który nagle się pojawił, były jakieś trailery. Trailer, trailer, który prezentował ten, ten serial, w ogóle wygląda niesamowicie. Na pierwszy rzut oka zwrócił moją uwagę. Zresztą, wszystko, co jest science fiction, zwraca moją uwagę. Muszę przyznać, że jakby ja nie pamiętam dokładnie, jak wyglądała ta antologia heavy metal. Natomiast te, te dzieła tutaj w ramach Love, Death, and Robots, one nie są jakoś spójne, jeżeli chodzi o świat. Jeżeli nie, chodzi... no w ogóle nawet nie są spójne, jeżeli chodzi o tytuł. Tak więc... jest, więc. Ale, ale ma, mają to, to, co je łączy, to. Właściwie form, format rozpoczęcia się, bo są tam takie trzy ikony, które się przewijają za każdym razem. I te ikony symbolizują. No śmierć, miłość, miłość i roboty. Nie, nie, one są różne. I w zależności od tego, jaki, od, od, o czym opowiada z, odcinek, to takie ikony są. Jest to no przykład... tak, rozumiem, ale jakby. Bo ja mam od razu problem z całym tym serialem, mhm. mimo że bardzo podoba mi się forma, mhm. i tutaj jakby złego słowa nie mogę powiedzieć. To to, że po pierwsze, ja zostałem sam z tym serialem. Znaczy, nigdzie praktycznie nie ma, gdybym ja sobie nie doczytał, to nie mam tam informacji, że to jest ten heavy metal, czy to jest ten świat, że ja wiem, czego mogę się spodziewać. No, ale Dostaję przeciętnie... tylko, no właśnie, dla przeciętnego człowieka nie ma to znaczenia, że jest ten heavy metal. Aha. A raczej, jeżeli byłaby ta informacja jakby podana, to. Może miałbym lepsze podejście do tego, bo wiedziałbym, czego oczekuję. Tak to przychodzę. Ja mam zresztą taką zasadę, że raczej staram się na czysto oglądać, nie mam oczekiwań. Dużo filmów oglądam, bardzo często mi się rzeczy nie podobają, mm -hmm. ale to ze względu na to, że nie, nie kieruję się twardo jakimiś opiniami i, i staram się sam zweryfikować, czy coś mi się podoba, czy nie. Jak odpaliłem sobie te, te, te odcinki, to w sumie nie wiedziałem, co ja oglądam. Znaczy, pierwszy obejrzałem. Tak mech. Drugi obejrzałem, tak mech. Co tu się dzieje? I dopiero trzeci epizod mnie zainteresował, czyli ten robiony przez gości od tego najnowszego Spidermana animowanego. Mhm. To jest świadek. On technicznie fantastycznie jest zrobiony. W sumie o jednej emocji, o strachu mhm. jest robiony. To jest taka trochę etiuda szkolna. Nawet bym tak powiedział, ale Całkiem przyjemnie. Nie ma tam e, zbędnego story, nie ma przerostu formy nad treścią. Skupiamy się na jednej rzeczy, tam to, to jest bardzo krótkie, więc jesteśmy w stanie to opowiedzieć od końca. Cały odcinek ma taką klamrę bardzo fajną, która tak prawda, e, tak. jest skonstruowana. O... Słuchajcie, czekajcie, bo to jest ważna rzecz. Tutaj będą spoilery. A czy będą spoilery, no, czyli... ale to są krótkie formy, więc nawet powiedzenie, o czym jest dane, to już jest czy, spoiler, ale ostrzegam. Od razu mówię, ostrzegam. Może właściwie być tak, tak sobie myślę, bo, bo jakby rozumiem twoje. Ja zaraz też opowiem o tym, jakie było moje wrażenie. Mhm. Bo na szczęście by było skrajnie odmienne od Twojego, więc bardzo mhm. mnie to cieszy. Myślę, że uda nam się uniknąć tych spoilerów, bo to, co mówisz o klamrze, to, co mówisz o, o tym trzecim. No, wolę, odcinku... Wiesz co, wolę się nie ograniczać w naszej rozmowie. No dobrze. To dobrze. Jest, o, to, te odcinki Trwają po 15 minut, 8 tam mhm. chyba największy, ma, najdłuższy ma 17. Tak czy inaczej, polecamy gorąco obejrzeć tak, sobie. Tak, warto sobie obejrzeć. Obejrzeć sobie przed, o, przed, przed dooglądaniem naszego materiału do końca. To, to będą mieli Państwo do czego wrócić mhm. potem. Więc przepraszam, bo ci przerwałem już. Nie, już, to Ty już. mówiłeś. Idę. Aha, dobrze. To więc y, wspomniałeś o tych pierwszych trzech odcinkach. Mhm. I ja, ja muszę powiedzieć, że to jest też chyba trochę charakteryzuje nasze zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o science fiction. Bo ja y, pierwszy odcinek mnie totalnie zwalił z nóg. Cholernie Dlaczego? mi się spodobał. Dlatego, że. Ale jakby sama tematyka, i to, w jaki sposób jest opowiedziana historia, że ona jest brutalna, że ona jest jakby w oparciu o jakąś arenę, a skupia się na kilku, kilku osobach i są tam zwroty akcji, takie, które być może nie są jakieś super zaskakujące, ale mimo tego doceniam formę opowiedzenia tej historii. I ale one jakiej sobie... historii? O czym to jest historia? Bo ja obejrzałem ten odcinek i mówię, nie wiem, o czym to jest w ogóle. Pokemony, to jest max, co mi przyszło do głowy. Wiesz co, ale to, 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 o czym jest tak? O zemście? Nie, bo tam się nikt na nikim nie mści. Ale o, dobrze. No, o to, czym jest? Ta, jakby konkretnie. Rozum... No, masz ubogą wyobraźnię. Ja sobie, obu, ja sobie od razu stworzyłem cały świat w oparciu, w oparciu o, to, o tą historię. Wyobraziłem sobie całe te igrzyska śmierci, które tam mają miejsce i to, że ludzie szukają takiej skrajnej rozrywki. Nie jest to być może fame MMA, ale jednak krew tam się leje i flaki latają i jest poczucie zagrożenia dla ludzi, którzy siedzą na arenie. Są bardzo blisko. Tego, tego mięsa. Więc to jest taki. To nie jest opowieść jednej osoby. Nie? To nie jest opowieść grupy ludzi. To jest opowieść o świecie i jakimś urodku tego świata. O czym I jest nagle... ta opowieść. No, jak to o czym? O, tym, no, że, o czym? o tym, że ktoś walczy o życie, że, że ktoś, ktoś odszukał sobie taki, ta, taką formę jakby zarabiania pieniędzy. Która, bo to jest tak. His, no tak, Ty potrzebujesz. Potrzybujesz... No nie, ja nie potrzebuję no niczego. Dobra. Ja pytam się, oglądam coś, chcę wiec, Wiesz, to jest tak, jak. Yy, no, chcę wiedzieć, o czym to jest, bo ja zostaję z niczym. Oglądam ten no odcinek. To, już powiem, to jest historia Fajna walka. Fajna, dobra, t, fajnie dobra. to, bo ja rozumiem, dlaczego może się to podobać, bo cały odcinek jest skonstruowany tak, że mamy. No dobra, wie, to już wie, Jakie mówi, ja miałem się wrażenie, się po, po pierwsze, to ułożyć w, w głowie? Wie, ja, ja tylko mhm. powiem, po, pierwszy, po tym odcinku miałem wrażenie, że to jest wstęp do gry komputerowej, że to jest cinematik. Okay. Tylko. No to też, żeby to, działało, żeby to działało, musi być dalej ta gra. Ja tego nie dostałem. Ja, ja, uważam, I też za mało. ja uważam, że takim podstawowym założeniem tego, tego pierwszego filmu jest, jest taka teza, że jeżeli chcesz zwyciężać, to musisz postawić na szale wszystko, łącznie ze swoim życiem. I to jest o tym historia że musisz zaryzykować poświęcenie wszystkiego i wtedy będziesz wygrywać. Nie, 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 chyba nie o tym było. Ja tak uważam, że dla mnie, dla mnie to było ale, jak, ale jakie tam spoilery, jakie tam było ryzyko? Jak to? Przecież gdyby, gdyby dziewczyna... Zapili przek... tą dziewczynę na końcu. A skąd? Ty żeś no w ogóle oka... nie zrozumiał no tej historii. Nie? Okazało się, że ona ma Kopię po prostu, nie, że jest jakby nie, to... skopiowanym, że, że istnieje poza ciałem. To znaczy. To, to... No nie jest tak? Dwa razy to obejrzałem, więc. No dobra, słuchaj. Historia wyglądała tak, że. Potw... Bo to jakby, już, jeżeli już spoilerujemy tak, tak ostro, ja... no, to. jest tak, że na, na arenie toczy się walka i są, są piloci i są i są potwory. Tak. I w czasie poczęcia tej walki, jakby, tak, tak. Bezpośrednio. Człowiek jest sprzężony umysłem z tym potworem i, i, i walczy, nie? Natomiast Natomiast doszło do takiej sytuacji, że ta główna bohaterka została napadnięta, pobita i zabita w zasadzie. Mhm. W związku z tym nie można było jej ciała ożywić, i całą jej świadomość przyniesiono do ciała tego potwora. Ona była tym potworem, mhm. natomiast ta dziewczyna, którą widzieliśmy wszyscy, to był. To był, to tak. był to, czyli sprzężenie było odwrócone. Nie? No to dokładnie o tym mówię. Więc nie zabili jej. Tylko zabili tego klona, tylko zabili tak. e, tą lalkę, którą prowadził potwór, bo potwór był tą rzeczywistą istotą. Tak. I ona walczy na arenie, przeciwny. walczy o swoje życie, a tak, nie tak jest. jak inni kierowcy tak. kierowcy, ponieważ im zostanie ten ich Więc nie awatar tej zabity. Dziewczyny. Nie zabili tej znaczy, dziewczyny. Ale jej ciało zabili. No, bo cała historia jest o tym, że, że cały czas nam się wydaje, że awatarem jest ten potwór, a tymczasem awatarem jest, jest dziewczyna. dziewczyna. Nie? I wszyscy źli, którzy chcą jakby skrzywdzić tą dziewczynę, tak naprawdę zostają pozbawieni możliwości skrzywdzenia, bo na czym innym się skupiają. To tak. jest takie oszustwo. No, ale to widzisz, cała, cała ta fabuła, yy, można powiedzieć, ej, tam jest twist. No, są, ale to tam nie jest, jest podwójny twist. Trochę... Trochę jest, no dla mnie cały czas jest trochę pusta ta historia. I, ale za to dużo jest cycków tam. Och, kurde, bo jak ty, jak ty umniejszasz, umniejszasz. No nie, dla, ale to jest. Nie, nie, w, porządku, w porządku. Dla mnie tam jest wrzucone, to jest, to jest tak, siedzi ktoś i mówi tak, słuchajcie, Netflix nam zlecił tutaj taki film, mamy pełną dowolność. I słuchajcie, co teraz interesuje młodzież? Tutaj Pokémony jest czek, Cycki jest czek, trochę wartości feministycznych. I, i, i tam, ale tak zróbmy, żeby to nikogo nie raziło. czek i twist musi być czek i mamy wszystko. Ale tam jest twist za twistem, tam są dwa twisty. Pierwszy twist jest taki... Ale to nie jest wartość sama w sobie. O Jezu, drogi. Znaczy, to, to, ty, tyle, to wartością jest na tyle, na ile twoja wyobraźnia ci pozwoli. No, ale to też wiesz, to jest, wiesz, to jest argument taki, no ja uważam, że ten film jest świetny, ponieważ sobie tak dużo dopowiedziałem. To nie... A, no dobrze, no. <laughs> Ale to, to też jest tak, że, że jakby cechą filmu dobrego jest to, że wzbudza refleksję, że porusza wyobraźnię, że oczywiście, pozwala nam zobaczyć oczywiście. coś, co jest poza tym, co zostało powiedziane, nie? I, i, i dla mnie ten pierwszy odcinek, który nam zajął tyle czasu, jest właśnie czymś takim, nie? Jest, jest częścią całości i ta całość jest raczej w ramach mojej wyobraźni, nie? I cenię ten serial za to, że poruszył moją wyobraźnię na tyle. Przy okazji zaskakując mnie parę razy. Mhm. Yy, Okej, okay, przejdźmy do, do kolejnego, który tak, ci, się, tak, tak. Który ci się jeszcze podobał. Yy, nie pamiętam drugiego, więc zakładam, że on Drugi gdzieś tam... to był... A, to o robotach, a to też był ciekawy. Tak, roboty i kotek. K tak, który, to roboty, które badały. To też jest taka interesująca opowieść o tym, że z perspektywy robota, który przetrwał myślenie o ludzkości, która wyginęła. Ale jest tak niewiarygodna no, jak to jest możliwe? Czemu? Co ta wiedza nagle cała zniknie te roboty? Oczywiście, ale jakby... to jest to strasznie jest taki zabawowy, komediowy. No, I... tak, I... rozumiem. I... Nie, 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 jakby nie, nie wszedłem w to. Dialogi i mnie były nie fajne, bawił. Takie... To, to... I jeszcze nie, koty, nie, 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 nie. co się sprzedaje w internecie? Koty. No, błagam no, cię. Ja, ale ja przez te, dwa, tak przez te dwa odcinki. No? Miałem wrażenie, że to jest zrobione przez dział marketingowy. Jezu, może. Źle mi się to oglądało. I ten odnośnik do Xboxa, Aha. i te koty, nagle teraz wielka cywilizacja rządzi światem, nie? Jakby ten, no dobrze, ten że jeden dobrze. robot jest z Xboxem, drugi jest z Nianią, trzeci jest z Odyssey kosmicznej, jakby. <laughs> trigerowało mnie to. Ale, Ale to, żeby to widzisz, nie. Popatrz, jak, jakie mamy zupełnie, bo, bo ty, żeś się skupił na tych rzeczach, które, które mogły wzbudzać twoje negatywne emocje. No totalnie no nie, ja totalnie nie. Nie, właśnie, wykresie. bo ja sobie wypisałem tutaj, mam w notatkach te a. rzeczy, które mi się podobały te odcinki. No dobrze, dobrze, to, to idźmy dalej. A, faktu, nie, rzeczywiście... a, nie wy, a nie wypunktowałem te, które mi się nie podobały. My... Kolejny, trzeci, no trzeci. to już rozmawialiśmy. Tak, tak. No to, to jest, 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 jest spoko. To znaczy to, to jest... Nawet ta nagość, bo tam jest chyba najwięcej tej bardzo, nagości. Bardzo jest, tak. I w ogóle jakby tam jakby ma to... Ona Sense. artystycznie jest świetnie wykonana, i, i, i zgadzam, <grym> zgadzam się z tym, że o, zaskoczyła mnie ta nagość w ogóle tam. Eee, no ale to jest też bo... cecha tego y, heavy metalu, nie? Więc. No, no, a, i, i chociaż nie zaskoczył mnie ten serial, jakby od początku, od początku wiedziałem, jak to się tam może wydarzyć, ten twist, który się zdarza na końcu, byłem byłem go świadom, więc trochę byłem rozczarowany, bo. Eee, ale to tak zawsze mam, bo dużo osób po trzecim odcinku wypowiadało się cholernie dobrze, nie? więc mhm. ja się spodziewałem więcej niż, niż dostałem, ale dostałem coś fajnego. Ale jest to, widzisz, to jest też taka, że mamy prostą historię. Mm -hmm. Że nie, nie wchodzimy na te. Nie udajemy, że, jest, że ta opowieść jest czymś więcej. Mm -hmm. nie, nie, nie zmuszamy się do tego, żeby ta tak, forma tak, 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 tak. przerosła treść. I jest, no, jest, jest dla mnie jest okej. Okay. Potem nie, nie wiem, które były, ale mi się podobał. Całkiem śmieszny był epizod szósty. E, przypomnij mi tytuł. Czyli to jest, jak... gdy zapanował jogurt. A jest świetny ten epizod. I to jest... o, o, mi się ten, ten styl artystyczny, Aha. mi się bardzo podobał. I to, jak, jaka jest taka krytyka w cywilizacji ludzkiej, myśli mhm. ludzkiej, to no, takie dające nawet do myślenia, powiem Ale szczerze. to też, też trochę, trochę myślimy, jakby, jakby ta cała opowieść skłania nas do myślenia o tym świecie trochę poza tą historią. Mhm. I ja, ja to. Czy... Czy mówienie, że to jest nawiązanie do sztucznej inteligencji, to jest zbyt prosta myśl i każdy to doskonale załapał? Ja bym, myślę, że to jest, to jest proste, ale to nie, cały odcinek dla mnie nie jest o sztucznej inteligencji, mm -hmm. ale o, o człowieku, jak bardzo łatwo przyzwyczaja się do wygody, mm -hmm. jak odpuszczamy rzeczy, czy np. kontrolę, władzę, e, tylko po to, żeby nam było wygodnie? Okay. Jak to jest kuszące, żeby żyć w takim idealnym świecie i, i tak naprawdę przestać myśleć przyszłościowo? Strasznie, Jak... mi, strasznie mi się podoba, że dostrzegamy totalnie inne rzeczy w tych, w tych serialach, w tych, w, tych, w tych odcinkach. Ja bym, przepraszam, bo ci wszedłem w słowo, No nie, no że... jakby, jakby dla ci dla, dla mnie o tym. O, o, to jest takie, taka krótka nowelka o tym, Kim jesteśmy jako ludzie? Aha. I tu, i... Jakby dostrzegam to, o czym mówisz, mhm. natomiast dla mnie to była przede wszystkim historia o tym, że tak bardzo boimy się sztucznej inteligencji. I tam, kiedy ten jogurt przejmował władzę, było takie poczucie zagrożenia, takiego totalitaryzmu, jakby, że ci ludzie zostali przez ten, przez ten jogurt sprowadzeni do takich: właściwie, wszystkim się dobrze żyje fantastycznie. Mhm. Ale rozwaliła mnie końcówka, w której ten jogurt po prostu olał tych ludzi, odleciał w kosmos i zostawił wszystkich na ziemi. Tak, i to I było to jest, takie... no, no, i to było takie. I że dokładnie taki możliwe, że się tak bardzo boimy, boimy, boimy sztucznej inteligencji ona może nas po prostu olać i zostawić. Ale jakie to było? To był taki najbardziej oryginalny chyba. Koniec wszystkich tak, tak, tych tak, odcinków. Się I tak. w ogóle jak na Science Fiction, bo mhm. zawsze jesteśmy karmieni tym, tą katastrofą. Tak, tak, tą, tak. że jest sztuczna inteligencja potraktuje nas jako zagrożenie. A oni nas olali, bo jesteśmy nieistotni no dla. Właśnie, nich, no właśnie no, to, to jest świetne, że wcale nie jesteśmy tacy ważni, jak I, nam się wydaje. I bardzo, bardzo oryginalny, to jest niezwykle oryginalny i trafny pomysł. Mimo, że znając życie, jak ktoś się zna na science fiction, to pewnie już to gdzieś tam było, ale. Mhm. Zresztą ja też mam taki, taki problem z, z, z całym tym serialem, że dużo tam klisz widzę jednak. Okej, okay, w porządku. Okej, okay, ja, ko kolejny. Ósmy to jest y, Udanych Łowów. E, co to było? To było o zderzeniu magii i techniki. Ojej, to, to, taki, to jest to ten, jestem ciekaw Twojej opinii. Taki e, ani w stylu, no, tak, tak, w stylu tak, tak. japońskim. E, I mi się, znaczy, to jest ósmy, mm. więc ja mówię teraz, które mi się podobały. Nie, 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 nie lecę po kolei, bo aha, tak jak mówię, wy, wypunktowałem tylko te, które mi Dobrze, się. Dobrze, to ja wrócę. Bo jest jeszcze jeden, no o to musiałbym ja porozmawiać, ale nie wiem, który on jest, więc wolę skończyć Twoją listę. Okej. Okay. I... Udanych łowów, gdzie no, w taki naprawdę mm, baśniowy sposób została opowiedziana, jakby historia o. Utracie duszy, czy to, nie, czy to jest dobre słowo, pewnej duchowości na rzecz rozwoju, że poświęcamy coś, aby coś innego, nie zawsze lepszego zdobyć. I, mm. i powiem szczerze, mimo że nie jest to głęboka historia, to na tym jednym pomyśle fajnie została zbudowana i i podobała mi się po prostu. Jest, to jest, jest faktycznie takich historii, to o tych kliszach, o których opowiadasz, mm -hmm. jest, jest, jest wiele takich historii, gdzie technologia zabija magię, zabija duchowość. Tak, to, to, jest, to, e... jest, to, jest, to jest bardzo często. No i, i to, to nawet, jak Arkanum to nawiązujesz w właśnie Arkanum, to jest, to jest tam, tam był ten balans między jednym a drugim. A tu też jest, tu też jest mocno jakby o tym duchu przyrody, o tym, że mm -hmm. my go w jakiś tam sposób niszczymy, wymieranie gatunków i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej. Ale podobało mi się to, bo w, w, w ramach tych kliszów iż jest faktycznie pokazana ta walka jednego z drugimi, że ta magia przegrywa. Podobało mi się to, że ta magia się odnalazła w technologii, że w zasadzie koniec tej historii wraca nas do początku i tak. że, że, że przy użyciu technologii możemy osiągnąć dokładnie to samo, co przy użyciu tej duchowości. I to ciekawy jestem, czy to jest interesujące zakończenie i czy to jest jakaś refleksja. Ale wiesz, to... Jest takie, myśląc o technologii, bardzo często dużo osób myśli, myśli trochę jak o magii, bo wiesz, wiesz no powiedz tak, mi, jak ten... działa telefon, ja nie wiem. Jest tak, tak, jest taka teoria, że jakiś 0-1. No, i... Że magia to jest technologia, której nie potrafimy wytłumaczyć. No tak, a to wiesz, jakby takie marzenia, że w że wszczepisz sobie chip jakiś i umiesz wszystkie języki świata, albo jak w Matrixie, ładują ci, wiesz... Ja bym chciał Kung Fu. <głosy> <głosy> I wtedy na fame MMA. No tak, tak. I wtedy mogę z każdym. N nikt nie miałby szans. E Kolejna to jest e z Platyża. O, je, no odcinek, właśnie. To rybianoc. I to reżyserował, reżyserował Damian Nenow, czyli ta sama osoba, która robiła another day of life czyli pełnometrażowa animacja na podstawie reportażu Ryszarda Kopuścińskiego który oglądałem w wakacje a, tak, tak, tak. no i ja jak zobaczyłem to to mówię o nie jaka zżyna z tego filmu tak, tak samo dwóch gości wiesz i samochód pustynia no ja nie, ja nie a potem mówię kurde czekaj czy... to jest to jest to oni zrobili nie czyli ja rozumiem że mm, że ten Another Day of Life to nie był sukces finansowy mhm. i może jakby chcieli zrobić tak na, na podstawie tego, co już mieli, umieścić tamtą historię, bo koszt produkcji pewnie dużo, dużo mniejszy, jeżeli bazujesz na pewnego Jasne. rodzaju reskinie. Mhm. I spoko. I to jest taka prosta historia łącząca mit i kara. I, I mit Gai, mhm. natury i, i takiego kręgu życia i śmierci. No i to taka, wiesz, tylko im, ja by... im prostsze te historie, tym ciekawsze. On wizualnie jest całkiem... Spoko... Ja, 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 byłem, ja byłem trochę zawiedziony tym, tym odcinkiem, bo do tej pory wszystkie chociaż próbowały mnie zaskoczyć. Nie, to, nie, to o tam jest czasem... od początku, jest tak, jeszcze tak, chyba tak. W, w trzeciej minucie już jest powiedziane, co tam się będzie działo. No, no więc... Ty, Zero zaskoczenia e też estetyczne bardzo, tak. bardzo ładne. N niestety też wtórny, ale no nie mam do niego takich zastrzeżeń. Hmm. Że... Jak do pierwszego? Tak. <grafy> <Okay. laughs> Potem mój ulubiony odcinek czternasty hmm. Zima Blue. O to jest, Jestem bardzo ciekaw w twojej opinii I... o tym, bo strasznie dużo ludzi mówiło, że to genialny jest odcinek. Po pierwsze nie podoba mi się kreska tam. Aha, no, ale to jest kwestia estetyczna. I, i to jest... Najlepszy odcinek, którym najmniej mi się wizualnie podoba. Mhm. Ale o czym to jest w zasadzie? To jest, to jest o sztuce. O to, okay. w, bo to jest o dwóch dwóch rzeczach. Mhm. Pierwsza rzecz, to jest trochę taka krytyka sztuki współczesnej. Mhm. I to, czym jest, albo czym nie jest, czym możemy się zachwycać, a czym się nie zachwycamy. Jeżeli no, sztuka współczesna, jakby łatwo ją krytykować. Um, Polecam The Square Film. Nie wiem, czy oglądasz, czy nie? Nie, nie kojarzę. To taka mocna krytyka, albo y, mozaikę. A to nie oglądałem, Serial. To nie oglądałem. Y, i, a druga część to jest o tym, o poszukiwaniu prawdy w sztuce, o, hmm. o poszukiwaniu prostoty, o poszukiwaniu własnych korzeni. I wielu artystów ma taką drogę, hmm. że w pewnym etapie swojego życia, swojej kariery wraca i opowiada o tych początkach. Mhm. I to mnie tak ruszyło, bo to bardzo szczery jest, bardzo prawdziwy odcinek i jeszcze do tego ta sztuczna inteligencja w tym wszystkim, tak, która, tak, sama, tak, tak. która sama, która sama jest na tyle świadoma, że potrafi w jakiś sposób się unicestwić, co tak, tak, jest, to jest taki, bardzo mocny, Na nie unicestwić, ale unieszkodliwić może, umniejszyć. To jest Dla ta... sztuki to robi, wiesz, robot, nie? To no, jest takie... No, 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 no. Ja, ja to mam taki... to też, też miałem różne przemyślenia. To jest trochę... bo to jest tak, bo to jest o rozwoju i potem o świadomej regresji, nie? Mhm. I to, to takie trochę myślenie o tym, że to, czego się dokonało, będąc na szczycie swoich możliwości, nie jest naprawdę istotne i jest dużo mniej warte niż takie szczęśliwe, proste życie. Czyli jakby powrót do prostoty jest, mhm. daje dużo więcej satysfakcji. Do prostoty, do, do prawdy, do, do istoty nawet. No, tym, więc bo on, on, wiesz, wrócił do tej istoty o tym, tak, tak, kim tak, był. Tak, 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 więc na, na pewno niewątpliwie ciekawy jest to odcinek i nie, nie dziwię się, że tyle refleksji wzbudził. Byłem zaskoczony, że, że ludzie aż tak bardzo pozytywnie się o nim wypowiadają. Bo to jest po prostu fajna historia. To jest, hmm. fajna, to jest, to jest historia, która byłaby, myślę, niezłym... Początkiem do dobrego filmu science fiction. I sądzę, o obejrzał, ale też przywołał mi się tutaj film Normana leto Foton. Mhm. Który bardzo, bardzo polecam, ponieważ on w jakiś tam sposób opowiada może nie o takich samych, ale o, o podobnych rzeczach, o tym, czym jesteśmy, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy. Okej. Okay. I ostatni. Odcinek, który nie jest na liście, podobał mi się, mhm. ale jest na liście najlepszy klimat i chyba najlepsza e, w, warstwa wizualna. To jest ostatni odcinek, czyli historie alternatywne. Po prostu metro w animacji. Ach, to, to tak już wiem to, I to jest tam o, to klimat, w Rosji się dzieje, tak? Tak, klimat jest bardzo bardzo srogi. Ja Myślę, że ta ekipa mogłaby spokojnie adaptować w pełen metra, zrobić pełen metraż z metro i z którejś książki i na pewno byłby to hit i mm. są do tego, widzę, przygotowani świetnie, bo tam naprawdę czuć... czuć, to, czuć jest demonach, tak? to jest tak, o demonach, tak? Tak, to znaczy to jest o, o tym... O oddziale rosyjskich żołnierzy, znaczy radzieckich którzy, chyba, bo którzy to... Którzy walczą z rojem. Tak. I to jest dokładnie o tym samym, o czym jest, jest Wielkie Roboty. z rojem, z innym rojem. Rojem ro, tych stworów. Tak jest. I yy, i, I nie z tym generałem znaczy, <laughs> bo nam odbiorą dotacje. A nie, nie mamy dotacji. Musimy zgłosić jakąś kulturalną dotację. I to jest ta sama historia, która wcześniej była powiedziana tam z mechami i z farmami. To jest ta sama historia dla mnie. Tego też nie rozumiem. Jak można było dopuścić do puszczenia w jednym, jakby cyklu, w jednym sezonie. Tych samych historii. czyli wielkie, Ludzie walczą z, z wielkim zrojem z robotów, że tam że Ale akurat tego, tego odcinka z, z, z mechami to nie widziałem, bo mi się skasował, jak w samolocie. No, to więc ten jeden mi umknął. Ale czy to, co powiedziałeś, to zamyka twoje ulubione odcinki? Tak, tak, o odcinkach jeszcze mam tam do powiedzenia w ogóle tak ogólnie, ale mm. to... Dobrze, to ja chciałem powiedzieć, jeszcze jedno chciałbym dorzucić do tej listy. Chyba odcinek był trzynastka, ale... Szczęśliwa trzynastka. Tak, szczęśliwa trzynastka. I to jest, to jest odcinek, przy którym pociekła mi łezka. A tak? No, to rozczuliłem się bardzo. Ja mam takie... Bo to jest o poświęceniu i o takim poświęceniu, które w zasadzie to jakby zupełnie się nie spodziewasz, bo to... Bo... Chcesz uwierzyć, bo to jest historia o, o pilocie i o o pilotce. o... o pilotce. O pilotce i o jej pojeździe, statku, który z, zdaje się nabierać cech ludzkich. Jest taka głęboka wiara, że, że coś się dzieje tam mistycznego i ale to jest, to jest akurat... Ja mam takie dosyć... Może nie zimne, ale takie... Nie zruszył mnie jakieś specjalnie, ale hmm. podoba mi się, że... To, to uczłowieczanie tego statku tak, 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 tak. dzieje się tylko w głowie bohaterki, i my wszyscy o tym wiemy. Tam nie ma żadnej, żadnego wskazania, żeby to była rzeczywistość, ale hmm. ona w to wierzy. Zresztą są pewne za, zawody, które są, są bardzo przesądne, i on też mówi, że tak, piloci tak, są tak. przesądni, na przykład sportowcy są bardzo przesądni, aktorzy są bardzo przesądni, i, i to też z tym mitem się wiąże. Trochę mnie ten, ta końcówka tak, no tam, bo, bo to tam jest, się to trochę jest, nic nie wydarzyło, Tak, tak, nie? tak jakby to, to jest. To, to, co, to co, rozumiem, co może dzisiaj, bo to ta historia nabierała niesamowitej wartości, kiedy nie została dopowiedziana, nie? kiedy ona istniała w jakby w wyobraźni tej, tej pilotki. Natomiast gdzieś tam. Tak bardzo chciałem uwierzyć w to, co ona wierzyła. Tak mm -hmm. bardzo chciałem jakby wejść w jej skórę, że, że to zakończenie jakby potwierdziło tą teorię dla mnie, i tak mnie jakoś poruszyło. Że zaraz osobę. po się wsiadłeś w swojego Hyundai'a i <laughs> ruszyłeś w miasto, <laughs> szukać nie, potworów. Nie, nie, nie. To nie wiem, tak, ale, ale wzruszyła mnie ta historia, bo chciałem, chciałem uwierzyć w jej, w jej chciałem tą, tą perspektywę jej uznać za prawdziwą. Więc to też jest takie, jakby przywiązanie człowieka do przedmiotu też mi jakoś nie wiem, no, ale te, budzi moje ciepło. To jest fajny uczucia. pomysł. Nie? Jakby ja tak nie, nie wiem, czy ty jeszcze chcesz jakiś odcinek coś powiedzieć. I nie, ja chyba resztę, reszta. No reszta mi się nie podobała, nie podobała mi się nawet bardzo, muszę przyznać, mhm. I, i trochę mnie triggerowała. I jak za pierwszym razem jak obejrzałem w samolocie, to dwa na 10 całej serii bym dał. Naprawdę? Tak, o Jezu. to Bo, to bo skupiłem się te... na, na, na negatywnych rzeczach i dzisiaj dzisiaj rano obejrzałem sobie całość jeszcze raz o. i stwierdziłem, kurde, no nie, no jakby zacząłem wypisywać sobie, które mi się podobają, i tam jest ta jedna trzecia tych odcinków. Jest. Więc myślę, to nawet nieźle jak na. Hmm. Jak oglądam normalnie filmy, to, to nie mam tak, że jedna trzecia mi się podoba, tylko dużo mniej. Więc to ja, ja... Całkiem, całkiem nieźle. Mhm. Y Brakuje cały czas mam, mam z tyłu głowy, że to są właśnie takie cinematyki do gier i... Tak, to też to mi się bardzo podoba akurat. I to mi się bardzo nie podoba. Ale, ale wiesz, <grym> dla, mnie, dla mnie to też jest takie bardzo ważne, że ja patrzę bardzo często na na, na przykład na koncept arty z różnych mm -hmm. dziedzin, nie tylko z gier, jako projekty albo miejsce dla wyobraźni, jeżeli chodzi o przyszłe gry. I, i, I większość tych światów, które zostały zaprezentowane w tym serialu, to mi pasują jako fantastyczne uniwersa y, do gier. No ale brakuje mi tych uniwersów. Wiesz, to jest, to, jest, to jest tak, ja porównuję to do Animatrixa. Mhm. I mi się podobał Animatrix. Nie no, wszystkie no, no, te historie, ale najbardziej zapadła mi w pamięć ta historia Renesans 1 i Renesans 2. Z Animatrixa? Tak, z a mi, animatrixa. a mi najbardziej o sportowcu zapadła w pamięć. Ja już dawno nie oglądałem Animatrixa, więc. Ja też nie pamiętam renesansu. Ja chyba nie ma go zresztą nigdzie na żadnych beauty, więc nie, no, nie, wróciłbym Renesans to o tym, jak. Tak doprowadzono do wojny roboty kontra ludzie. A, to już pamiętam. A, a, a tak? o sportowcu to historia o tym, że facet tak szybko biegł, że, że złamał Matrixa. A, o, to nie, nie pamiętam, naprawdę. No. Ale to rzeczywiście bardzo dawno oglądałem. I, I to działało, ponieważ ja miałem w głowie film Matrix. Mhm. Ten świat mi został przedstawiony. Mhm. Ja wiedziałem, w jakich realiach to się dzieje. Znałem już. Po części bohaterów, widziałem, tak, tak, tak. Widziałem, znałem zasady, jakie rządzą tym światem. I to świetnie się uzupełniało. A tutaj mam taki problem, że tam nie ma ani tych zasad, nie ma ani tego świata, i one i te krótkie formy nie działają tak dobrze, jak w przypadku rzeczy znanych. Mhm. I mam pytanie do Ciebie i, I do Was też. Jasne. W jakim Ty. Um, w świecie widziałbyś na przykład kolejny sezon takich odcinków. Co byś chciał? Albo jaką tematykę główną, bo na pewno powstanie nowy sezon. Myślę, że Love the Robots jest już w tym momencie tak mocną marką, że nie musi się wcale trzymać heavy metalu, więc mhm. może sobie odejść w którąkolwiek stronę. I jak? Co, co, co byś to, 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 chciał? Ja, ja będę tak trochę unikał odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to, to co mówiłem na początku, że, że każdy odcinek pobudzał moją wyobraźnię i generował mi mój umysł, ten świat, w którym się dzieje, reakcja. Mhm. Więc ja nie mam jakiegoś zapotrzebowania na konkretny świat. Ja chcę, żeby kolejne odcinki robiły mi dokładnie to samo. Aha, okej. Okay. Czyli, czyli zadowolony. Bo ja na przykład tak sobie pomyślałem, że może, może. Jak wyjdzie serial Wiedźmin. O no, no, no. Ja Wiedziałem, do czego te, zmierzasz już od samego początku. No to no. mamy, platisz, płacisz i masz, mhm. i może oni mogliby zrobić takie krótkie historie ze świata Wiedźmina. Ja bym z chęcią pooglądał. Do, mamy te cinematyki w Wiedźminie, które są rewelacyjne. Jasne. I tam jest dużo fajnych historii w tym tak świecie. Tak, zgadza się. Ja, no ja, jeżeli już o tym mówimy, to bym bardzo chętnie follow zobaczył. O, bo to o jest... no, no, ale więc... tego 76 <laughs> <laughs> chyba że byłby wreszcie dobry. No więc tak, jakby -ta gamingowe bez... światy tworzą fajne. Ale filmice. widzisz, bo, bo tutaj mamy taki temat, który e, trochę nie istnieje, czyli śmierć roboty, bez love. Mm. E, bo to, jakby nie patrzeć, Kaja właśnie mówiła, że tam nie, nie love, tylko seks powinien być. I to by już w miarę bardziej pasowało, bo nie ma żadnej historii o miłości. Nie przypominam sobie. Ja też nie. Chyba, że można interpretować na przykład Lucky Gołe 13. i to nie jest miłość. A miłość, miłości. wiesz no, miłość nie zawsze musi dotyczyć dwóch osób, bo może być na przykład robot, albo człowiek, albo maszyna i człowiek. To albo też kot miłości. i robot. No, jak, ktoś patrzy, I, jak ktoś patrzy na miłość <noise> tylko przez pryzmat cycków to ja przepraszam okej okay, i y, 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 y może następny te, temat to będzie postapo czemu, nie? I, to czemu by, nie i to i wiesz dajesz wolną rękę tym studiom i to jest fajna rzecz mm. myślę, że y, cze, czekałbym na, na takie zmiany w tym formacie co to było nie mam zielonego pojęcia, ale trzeba by to sprawdzić to, to coś się wyłączyło, coś się włączyło czekałbym na takie zmiany i, i na pewno czekam na kolejny sezon, mimo że mam tutaj ambiwalentne uczucia z przewagą pozytywnych. Ja też. Wiesz co, to jest jakby niezwykle wartościową cechą tego całego serialu jest to, że jeżeli nie obejrzysz jednego odcinka, drugiego albo trzeciego, to jest szansa, że czwarty ci się spodoba i nie stracisz na to zbyt wiele czasu. I on, myślę, że na takiej zasadzie ludzie oglądają wszystkie odcinki, bo... Są ciekawi na, mm -hmm. nawet mm -hmm. tego, jaki pomysł będzie. To jest ciekawa na forma następnym. serialowa też, te, takie krótkie bardzo, bardzo odcinki. Tak, i to chyba na, konie, na tyle, tyle na koniec. To bardzo mnie cieszy, że, że to się taka dyskusja, bo jako, że, jak żeśmy wyszli na początku z tego, że obu nam się podobało, to byłem trochę przestraszony, że nie będzie okazji, żeby się pokłócić trochę. A jednak były i jestem z tego powodu szczęśliwy. Bardzo dobrze. Ja czekam na wasze komentarze. Mm -hmm. Co w takiej formie, jaki świat byście widzieli. Może, może znowu Torgala, bo o tym zapomnieliśmy w odcinku no, no, o CD Projekcie. No, tak. e, to też by było niezłe. Tak, tak jest, tak. I, i o, oczywiście też jesteśmy ciekawi Waszych opinii odnośnie tych odcinków, o których żeśmy mówili. E, tak. Który, który Waszym zdaniem jest najlepszy, a którym Waszym zdaniem jest najgorszy? Jak najbardziej. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.